Żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo zapalników. I Tajwan, i Iran, i Izrael. Podli ludzie nie będą nas głaskać, będą nas dręczyć. Jezus obiecał nam, że powróci. Ale zanim powróci i pojawi się w swojej chwale, będą poprzedzać Jego powrót różne zjawiska. I zaczął mówić o wojnach i przewrotach. Ale ostatnie słowo należy do Chrystusa. Nadzieja w kryzysie. Bóg nie chce działać bez nas. Ksiądz Robert Skrzypczak, część pierwsza. Ostatnie 5 lat wydają się całą epoką, bo tak dużo się zmienia w świecie i 5 lat temu byliśmy w zupełnie innym miejscu. Wydawało się, że nasze życie zmierza ku dostatniemu spokojowi, ku pokojowi na świecie, ku możliwości konsumowania tych takich pięknych, wielkich zdobyczy cywilizacyjnych, czy mówiąc Janem Pawłem II, korzystaniu z wielkich znaków czasu, którymi się przejawia działanie Ducha Świętego, właśnie Zjednoczona Europa, otwarte granice, świat przed młodymi ludźmi, możliwość studiowania, poznawania języków, poznawania się nawzajem. A tu nagle zostaliśmy poddani całej serii, nie tylko jednej, ale całej serii prób. Najpierw to, co się wydarzyło od grudnia 2019 roku w Wuhan w Chinach, a potem rozeszło się na cały świat, nie tylko Europę. Do nas dotarło na początku marca 2020 roku, a więc pandemia. Wielkie także społeczne eksperymenty, którym zostaliśmy poddani, a więc lockdowny, a więc zamknięcie szkół, kościołów, przetrzymywanie dzieci przede wszystkim i starszych ludzi potrzebujących relacji pomocy w odosobnieniu, w izolowaniu. Wielu rodziców także poległo wówczas w ich wysiłkach, żeby swoje pociechy możliwie utrzymać przy poczuciu rzeczywistości, oderwać od komputera. Trzeba było wtedy nie tylko kapitulować, ale także i dokupywać jeszcze laptopy i komputery w domu, żeby dzieci mogły online uczyć się, czy także studenci studiować. Wydawało się, że epidemia to jest właśnie ta próba, która ma jakiś globalny sens dla nas, no bo nie ograniczyła się tylko do jakiejś jednej strefy klimatycznej czy jednego kontynentu, tylko cała ludzkość została temu poddana. My, czyli Polska katolicka i prawosławna Grecja, zdołały uchronić ludzi przed efektem zaczaśniętych drzwi w kościołach. Natomiast poza nami cały świat musiał przechodzić te trudne momenty zmagania się z lękiem, z bólem także związanym z utratą kogoś bądź czegoś, w takim całkowitym oderwaniu fizycznym od sakramentu, od wspólnej liturgii, święta przeżywane też w izolacji, no to było bardzo trudne. Wydawało się, że z tym będzie koniec. A tu czułem, obserwowałem już w czasie pandemii, poczynając zwłaszcza od października 2020 roku, że narasta jakieś niepokojące napięcie, gniew, złość w ludziach. Ono się przejawiało w różny sposób. W Polsce
To się pokazało w postaci strajków kobiet wylewających się na ulice wielkich miast, małych miasteczek. Kobiety, dziewczyny, dzieci także z rodzicami wychodziły, żeby walczyć o tak zwane prawa reprodukcyjne, dostęp do powszechnej aborcji. Temu towarzyszyły także i bluźnierstwa, i próby przeszkadzania czy blokowania liturgii, wspólnych modlitw, świętokradztwa popełniane, prowokacje. Doszło także do rękoczynów, do pobicia niektórych duchownych. Ale to nie tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych ten sam gniew, ta sama złość wychodziła z ludzi, tylko się zmieniał pretekst. W Ameryce rasizm, w Hiszpanii czy w Meksyku feminizm, we Włoszech czy we Francji problemy płac społeczne. Coś narastało w nas. Ja wtedy obawiałem się, że z tego wyjdzie wojna. No i właśnie mamy. Nie tylko Aleppo, nie tylko Syria wcześniej, a teraz bliżej nas, bliżej naszych domów, Ukraina. Zła, niczym nieuzasadniona, niczym sensownym, racjonalnym niepodyktowana, brutalność, bestialstwo, ogromna ilość cierpienia, ogromna ilość ludzi, którzy w milionach muszą uciekać przed bombami, które niszczą cały ich dorobek. Własne domy, przedszkola, przychodnie zdrowia, z których korzystali, miejsca pracy. Mamy do czynienia z takim wylewającym się ewidentnym złem, którego przyczyny już dzisiaj trudno, przyczyny trudno szukać w jakichś zewnętrznych procesach czy wiatrach historii, jak dawniej próbowano, ale widać ewidentnie, że to wychodzi z człowieka, to wychodzi z nas. Myślałem sobie, że po 105 latach możemy sobie mocniej i bardziej jeszcze uświadomić, dlaczego Maryja Fatimie domagała się, wracając do tematu, zwłaszcza mówiąc o tym w lipcu 17 roku, domagała się od dzieci, żeby świat, Kościół poświęcił właśnie Rosję przede wszystkim, jej niepokalanemu sercu, bo jeśli nie, to z Rosji wyleje się potworne zło, które ogarnie świat, wyleje się na świat. Myślano, że to chodzi o komunizm. Myślano, że to mamy za sobą. Matka Boża wracała do tematu, bo wiemy od siostry Łucji, że w 1933 roku Maria nawet miała jej powiedzieć, że świat zignorował moją prośbę dotyczącą Rosji. To będzie miało wysoką cenę. Przyjdzie taki moment, kiedy będzie już po czasie. Będzie już za późno. I wtedy Matka Boża powołała się na zmarnowaną, zlekceważoną przestrogę dla króla francuskiego. To miało związek wówczas z objawieniami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Małgorzaty Alacoque i prośby, którą Pan Jezus kierował przez Małgorzatę, żeby Francja poświęciła się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bo inaczej nie uniknie pewnego takiego zagęszczenia, kumulacji zła, która wyjdzie z ludzi, że to się skończy źle, krwawo dla Francji. Wtedy królowie, zwłaszcza król Ludwik XIV zignorował, zlekceważył te ostrzeżenia, mimo że był świadkiem tego, jak zło niszczy jego rodzinę. I musiał także przeżyć śmierć swojego ukochanego syna Delfina. Dopiero Ludwik XVI, już po rewolucji, w czasie rewolucji francuskiej, w czasie strasznych, krwawych zdarzeń we Francji, które dotknęły nie tylko Kościół, ale także obywateli, gilotyna, uświadomił sobie, ale już było za późno, tak jak powiedziała Matka Boża. Król w międzyczasie został zdetronizowany, potem został pozbawiony nawet francuskiego obywatelstwa, a potem ścięty na gilotynie. Maryja do tamtego właśnie wydarzenia zrobiła aluzję, tak jakby chciała nieustannie nami wstrząsnąć. Te 5 lat to jest taka jedna wielka, niekończąca się katecheza faktów.
którą Pan Bóg posługuje się w stosunku do nas. Bo to, co się dzieje dzisiaj z Rosją, to nie jest tylko wina Rosjan. To jest jakby, można byłoby powiedzieć, zastanawiałem się nad tym, dlaczego Maria wskazuje na Rosję wtedy, 105 lat temu. Bo być może to jest tak w organizmie, że choroby biorą się z, nie z całego organizmu, tylko z tego, że w organizmie jest jakaś komórka słaba, jakaś tkanka kruchutka, narażona na zniszczenie. I wtedy właśnie Rosja była takim, być może taką tkanką najbardziej słabą, chorą. Rosja przeżyła bardzo wiele niesprawiedliwości, bardzo wiele przemocy. W ogóle Rosja jest zbudowana na przemocy. Kiedy mówię Rosja, to mam na myśli kraje dawnej Rosji, czyli także i Ukraina, i Białorusi, i kraje bałtyckie, i po części także na nas to oddziałuje, bo jesteśmy też w kręgu tego. Stosunki społeczne, wszystko jest oparte, rodziny, wychowanie, sposób traktowania kadetów, żołnierzy, pracowników, wszystko jest oparte na przemocy. Przemoc staje się pewnym modelem życia, modelem funkcjonowania, gdzie ważny jest silniejszy, ważny jest ten, który zdobędzie przewagę w jakikolwiek sposób. I właściwie no, ludzie naznaczeni takim właśnie złem w postaci krzywdy, przemocy, sami stają się potem skłonni, żeby w ten sposób budować swoje życie. Dzisiaj Rosja pokazuje, jak radykalnie brakuje tamtym ludziom Pana Boga. Że po eksperymencie ponad prawie stuletnim ateizacji nie wychodzą wzmocnieni religijnie czy wzmocnieni Bogiem, tylko z jedną wielką pustką, którą się usiłuje dzisiaj zapełnić idolem narodu, idolem państwa, idolem wielkości. No i z tego powodu dzieje się tyle cierpienia. I wydaje się, że to cierpienie jeszcze nie doszło do zenitu. Bo żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo zapalników. I Tajwan, i Iran, i Izrael. I cały czas jest niespokojnie i źle w Afryce, bo Afryka jest bogata w zasoby. Nieszczęście Afrykanów. Nieraz rozmawiałem o tym z misjonarzami, którzy pracują w Afryce. Najbardziej nieszczęśliwe kraje są te, które mają zasoby. A te, które nie mają ani złóż węgla, ani zboża, ani złota, ani żadnych innych rud, mimo że są biedne, są spokojne i ludzie są szczęśliwsi. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniądza, mówił Chrystus. I przekonujemy się, że serce ludzkie albo zostanie uratowane, uzdrowione przez ukrzyżowaną miłość Boga, albo będzie w szponach idolatrii, czyli nieustannego głodu, niepokoju. No i dzisiaj jakby widzimy, do jakich skutków prowadzi życie ludzkie, z którego usiłuje się usunąć Chrystusa, albo przedstawiać Go w zdeformowanej postaci, tak, że do serca ludzkiego nie dociera kerygmat, dobra nowina, przebaczenie grzechów. Wszyscy cierpimy z tego powodu, że piękny, wielki, prawosławny Kościół rosyjski, który wydawał tylu świętych, i my się zaczytujemy perłami jego duchowości, choćby opowieścią o pielgrzymie rosyjskim, że dzisiaj ten kościół prawosławny rosyjski wydaje się jakby bezsilny w szponach demona polityki. Papież nazwał patriarchę rosyjskiego ministrantem Putina. To nie była inwektywa. To nie było jakieś uwłaczanie. To była chęć braterskiego zwrócenia uwagi. Bracie, zobacz, gdzie jesteście. I po 5 latach jesteśmy w tym punkcie. Niestabilny czas. Dziękujemy za Twoje zaufanie. Kliknij polubienie pod filmem, dzięki czemu więcej ludzi może go obejrzeć. W każdym prawie przesłaniu z niebios, które ostrzegało nas przed niebezpieczeństwem wojen, apostazji, krzywd, które możemy sobie wzajemnie zadawać, także zniszczenia. We wszystkich tych jest użyty zawsze tryb warunkowy. Jakby Pan Bóg czy Matka Boża chcieli nam powiedzieć, myśmy się umówili na współpracę.
Ja niczego nie zrobię dla was bez was. Będziemy zawsze działać razem, ale jeśli wy wekslujecie się, wypiszecie się z tego układu, to wszystko w życiu ma konsekwencje. Maryja bardzo często mówi o nieszczęściach, czy także mistycy. Mówią, snują, mnożą wizje niepokojące do tego stopnia, że dzisiaj, jeśli ktoś o tym mówi, to jest oskarżany o niezdrowy katastrofizm. Że księże, jeśli zamierzasz o tym mówić, to ryzykujesz twoją reputację. Dzisiaj w tym wszystkim obowiązuje poprawność polityczna. Trzeba mówić to, co ludziom przypadnie do gustu, co się podoba. Dlatego mistycy, wizjonerzy, od nich się odwraca twarz. Nie chce się ich słuchać. Ta warunkowość jest bardzo ważna. To znaczy Maryja mówi, spadnie to na was. Święci mówią, będziecie tego doświadczać, o ile nie uwierzycie w Chrystusa, o ile nie skorzystacie z łaski. Nie sięgniecie po broń, jaką jest życie w łasce, modlitwa, pokuta. Wiara, ufność. To jest klucz. Oczywiście, że w tym wszystkim, co mówią mistycy dzisiaj, czy z tego, co do nas dociera, z przesłań, interwencji Matki Bożej, wyziera Ewangelia. Czyli to wszystko, co zapowiedział nam już Pan Jezus. Ja mam bardzo, coraz mocniejsze wrażenie, że jesteśmy w trakcie w tej chwili wypełniania się 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nieraz do niej wracam, bo tam Jezus powiedział, że opowiedział, jak będzie wyglądał koniec czasów. Matka Boża w różnych miejscach mówiła o końcu czasów. Nie mówiła o końcu świata, tylko czasów. Będzie pewien przełom. Czasy dla nas kojarzą się z konwenansem, modą, stylem życia. Mówimy o takie czasy, a mamy na myśli sposób zachowywania się ludzi, albo mainstream, czyli ten główny nurt myślenia. No, takie czasy. Nawyki, przyzwyczajenia. Matka Boża nie rozmówiła o końcu czasów. Jezus też, mówiąc o tym, kiedy nadejdzie kres czasów, dojdzie do pewnego skonsumowania się, wyczerpania czasów, czyli ludzkich pomysłów na ten świat. To wtedy Jezus obiecał nam, że powróci. Ale zanim powróci i pojawi się w swojej chwale, i wtedy będą szczęśliwi ci, którzy, jak mówi święty Paweł, umiłowali pojawienie się Jego. Mówił, że temu będą towarzyszyć albo będą poprzedzać Jego powrót różne zjawiska. I zaczął mówić o wojnach i przewrotach. I mówił, kiedy usłyszycie o tych rzeczach, wojnach, katastrofach, bombach, mówił, nie bójcie się, bo to jeszcze nie jest koniec. A potem przyjdą prześladowania. I mówił o tym, że Kościół, ci, którzy związali swoje życie z Chrystusem, będą poddani próbie wierności, próbie lojalności. Ta próba nigdy w przypadku chrześcijanina nie dotyczy jego walorów osobistych, tylko dotyczy tego, czy otworzyliśmy się na łaskę, czy Chrystus rzeczywiście żyje w nas. Innymi słowy, można byłoby powiedzieć, czy jesteśmy dostatecznie eucharystyczni. Tak Kościół pierwotny spoglądał na fenomen wyznawców i męczenników. Nie podziwiał wielkości męczenników, ich bohaterstwa, tylko widział ewidentny dowód na to, jak działa Eucharystia. Że jeśli człowiek karmi się ciałem i krwią żywego, zmartwychwstałego Chrystusa, to będzie miał w sobie Jego siłę, czyli pokonanie strachu przed śmiercią. Dlatego Jezus mówi, wy też przejdziecie tę próbę. Ale to jeszcze nie koniec. I będzie trzeci etap. I tym trzecim etapem będzie, powiedział Jezus, i to mnie najbardziej zawsze pociesza i dodaje siły, że Ewangelia będzie głoszona aż po krańce ziemi. I wtedy dopiero nadejdzie koniec. Czyli ostatnie zdanie, ostatnie słowo w historii ludzkości nie należy do katastrof. Ani także nie należy do prześladowców i ludzi przewrotnych.
Tylko ostatnie słowo należy do Chrystusa, który posyła swoich uczniów, czyli tych, z którymi dzieli się swoją władzą nad grzechem, nad śmiercią, nad złem, i posyła ich, mówi: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A w innym miejscu też Jezus powiedział, że posyła swoich uczniów, żeby głosić Ewangelię wszystkim narodom. Wszystkie narody muszą usłyszeć Ewangelię. A więc także i naród rosyjski, i naród chiński, i narody, które dzisiaj są opanowane, żyją w kulturze innej, obcej chrześcijaństwu, w innych religiach, i także Żydzi. I kiedy usłyszą wszystkie narody Ewangelię, nie wiem, jakim sposobem Pan Bóg otworzy uszy wszystkim ludziom, wtedy dopiero nastąpi koniec. Więc dla chrześcijanina słowo koniec świata czy koniec czasów nie powinno się kojarzyć z, tak jak Witkacy mówił, ostatnia stacja rezygnacja, tylko właśnie z nadzieją. Przechodzimy przez turbulencje, tak jak człowiek musi przejść przez różne próby. Żeby się urodziło dziecko, trzeba przejść przez porodówkę. Żeby było uzdrowienie, trzeba przejść przez różne uciążliwe nieraz terapie, lęki, mnóstwo zmagania się z sypiącym się systemem zdrowia i tak dalej. I tandetnymi pocieszeniami ze strony innych ludzi, wścibstwem i temu podobne. Ale potem przychodzi uzdrowienie i Chrystus w ten sposób też mówi, że korzeniem naszej nadziei nie jest keep smiling. Nie jest to, że będziemy się klepać po plecach i będziemy budować sobie fałszywe złudzenia typu no, będzie dobrze, minie. Bo często jest tak, że kogoś się nasyca tym, będzie dobrze, a potem spada na łeb, na szyję i wszystko kończy się nie tak, jak ludzie mówili. Nie, Chrystus mówi, nigdy nas nie oszczędzaj, jeśli chodzi o prawdę. Potem się poznaje przyjaciela. Przyjaciel zawsze będzie mówił prawdę. Dlatego mamy ich tak mało. Bo my wolimy schlebiać, my wolimy sobie pozyskiwać innych ludzi, zdobywać sympatią, przemilczeniem, miłym słowem, miłym, bezpiecznym wyrazem twarzy. Nie. Chrystus mówi prawdę, mówi, że będziemy potrzebować być próbowani, że nasza wiara będzie próbowana, bo dzięki temu wzrasta. Nawet święty Paweł mówi, że nadzieja bierze się z wypróbowanej cnoty i wytrwałości. A w jaki sposób cnota, czyli zaleta, ten sposób, styl przywiązania chrześcijanina do Chrystusa ma ulec wzmocnieniu, jeśli nie przez próbę? Jak się sprawdza, czy węzeł jest dobrze umocowany? Trzeba szarpnąć. Patrzymy w przyszłość nie jako ludzie, którym brakuje jeszcze centymetra do załamania się, tylko jako ludzie, którzy są świadomi tego, że życie jest takie. Życie jest trudne. Żyjemy w świecie, którego księciem jest szatan. Żyjemy w świecie, w którym jest grzech. Ludzie są narażeni na wszelką podłość. Nie łudźmy się, są także ludzie, którzy pozostaną podli do końca życia. O tym mówi Apokalipsa. Kto jest podły, niech się jeszcze bardziej spodli. A kto jest święty, niech się jeszcze bardziej uświęci. Podli ludzie nie będą nas głaskać, będą nas dręczyć. I będą zadręczać życie wszystkim innym ludziom. Ale ostatnie słowo należy do Chrystusa. Ostatnie słowo należy do tego, który wrócił z cmentarza, do zmartwychwstałego. I on kiedyś przyjdzie i odwoła się do tego, co w sercu każdego człowieka pochodziło od niego. Pochodziło z jego natchnienia i pozwalało ludziom pokonywać zniechęcenia, chaos, depresję, smutek. To subtelne w przypadku jednych, a ewidentne w przypadku innych działanie Pana Boga. Wyjdzie na jaw. I wtedy będziemy wszyscy tak szczęśliwi, o ile znajdziemy się w gronie zwycięzców. Coraz więcej ludzi wspiera nasz kanał. Dziękujemy.